Dobrze, mamo. Tylko uważajcie na siebie i nie wpadźcie zbyt głęboko do lasu, byście się tam nie zgubili. Dobrze, tato, będziemy uważać. Wrócimy niedługo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jasiu, wstawaj. Jasiu, obudź się. Co się stało?
Zaznaliśmy na chwilkę, ale wspomniało mi się, znowu opowiadał tata o dobrej wróżce. Pamiętasz? Musimy ją zawołać. Ona na pewno nam pomoże. Dobra wróżko, prosimy, przyjdź nam z pomocą. Nikogo tutaj nie ma, to nie działa. Teraz sobie przypomniałam. Tata mówił, że trzeba to powtórzyć 3 razy. Spróbujmy. Zawołajcie z nami. 3, 4. Dobra wróżko, prosimy, przyjdź nam z pomocą. Dobra wróżko, prosimy, przyjdź nam z pomocą. Dobra wróżko, prosimy, przyjdź nam z pomocą. Witajcie dzieci, widzę, że skupiliście się w tym ogromnym lesie. Musicie jednak wiedzieć, że to las dobra i zła i niełatwo w nim znaleźć właściwą drogę. To znaczy, że nie uda nam się wrócić do domu? Uda wam się wrócić do domu, ale żeby dowiedzieć się, jak to zrobić, musicie udać się do źródła, od którego pochodzi las pierwszego, najstarszego, magicznego drzewa. Drzewa dobra i zła. Ono wskaże wam, co macie zrobić. Gdzie znajdziemy to magiczne drzewo? Chodźcie, zaprowadzę was. Kochane drzewo, powiedz nam, jak mamy znaleźć drogę do domu. Droga do domu jest możliwa, ale nie jest prosta. Musicie wykonać 3 dobre uczynki. Jak wam się to uda, wtedy uznam, że jesteście godni dobrej strony, a las wskaże wam drogę do domu. Jakie dobre uczynki powinniśmy wykonać? Tego wam nie powiem. Idźcie przed siebie, a wszystko, co ma się wydarzyć, to się wydarzy. Najważniejsze będzie, jak wy się wtedy zachowacie. Widzę, że wasze serca są dobre i czyste. Wierzę, że uda wam się dokonać właściwych wyborów i znaleźć drogę do domu. Dziękujemy ci, magiczne drzewo, za odpowiedź na nasze pytanie. Dziękujemy ci, dobra wróżko. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zawsze za drzwi tam nie bieg. A tu widzę twoje dzieci. Kim jesteście? Ja jestem Małgosia, a to mój brat Jaś. Szukamy drogi do domu. A ja jestem Julia, ale mówią na mnie czerwony kapturek. Właśnie idę do babci, która jest chora i nosi jej koszyk pełen pysznego jedzonka. Może chcecie pójść ze mną? Chętnie pójdziemy. Małgosiu, a jak to jej będziemy musieli pomóc? Damy radę. Idziemy. A co to wie jedno, a troje dzieci? Będę miał nie lada brzemkę. Wow! A co to dzieciaczki robią same w lesie w taki ładny dzień? Nie wolno nam rozmawiać z obcymi. No właśnie, nie będziemy z tobą rozmawiać. Ale ja nie jestem żaden obcy, czerwony kapturku. Przecież nie znasz. Często chodzimy sobie razem po lesie i ucinamy pogawędki. Czerwony kapturek i ja jesteśmy przyjaciółmi. To nieprawda, wcale nie jesteśmy przyjaciółmi. Idź sobie, bo zawołam myśliwego. A on przyjdzie z taką wielką strzelbą cię zastrzeli. Panie myśliwy! Po co teraz wzywać myśliwego? Spokojnie, już sobie idę. Dziękuję wam, Jasiu i Małgosiu. Gdyby nie wasza obecność, nie potrafiłabym się tak stanowczo postawić wilkowi. Zdradzę wam pewien sekret. Jeżeli pójdziecie tą ścieżką, cały czas prosto, wejdziecie do środka lasu, gdzie znajduje się ogromny zamek otoczony krzakami pełnymi kolców. To bardzo tajemnicze miejsce. Może tam znajdziecie jakąś wskazówkę, jak wrócić do domu. Dziękujemy ci, czerwony kapturku. Teraz już muszę biec do babci. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Wiesz co, Małgosiu, to będzie na ten pierwszy dobry uczynek, który mieliśmy wykonać. Też mi się tak wydaje. Chodźmy dalej zobaczyć, co ten dziwny las jeszcze dla nas przygotował. Witajcie, piękna damo i ty, dzielny młodzieńcze. Cóż was przywiodło w ten piękny las?
Szukamy drogi do domu. A ty, wielmożny panie, co robisz w tym wielkim lesie? Szukam zamku, którym od 100 lat śpię piękna królewna, na którą złyszę robicie klątwę. Pragnę obyć pod zamkiem i powiem za żonę. My wiemy, gdzie może być twoja królewna, a nawet możemy pokazać ci drogę. Ależ to wspaniale. Ruszajmy więc razem w drogę. Dziękuję, że mnie uwolniliście. To nie my się uwolniliśmy.
to książę swoim pocałunkiem. Ale gdyby nie wy, nie odnalazłem drogi do zamku. Jestem wam bardzo wdzięczny. A teraz, królewno, zabieram cię do zamku moich rodziców. Chcę, abyśmy się lepiej poznali. A jeżeli zechcesz, zostaniesz moją żoną. To dobry pomysł. Nie mamy przecież być za mąż tego człowieka. Dziękuję, że pomogliście mi ułomić. A na zakończenie chcę wam dać dobrą radę. Nie pozwólcie, by waszym sercem zawładnął strach. Stawiajcie odważnie czoła temu, co was spotka, a na pewno dojdziecie tam, gdzie chcecie. Dziękujemy za radę, królewna. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ale na szczęście udało nam się znaleźć drogę do domu. To wspaniale!